Witaj, Ziemia wszystko. <noise> Witajcie ci, którzy jesteście solą tej ziemi. Przetrwaliście osiem lat bezprawia, kłamstwa, przemocy administracyjnej, a czasami fizycznej przemocy. Przetrwaliście najtrudniejszy moment w niepodległej Polsce od 1989 roku. I dzisiaj się spotkaliście po to, aby pójść jeszcze krok dalej, żeby odebrać władzę tym ludziom, którzy niszczyli Polskę i niszczyli ziemię świętokrzyską. To jest wasze zadanie, to jest nasze wspólne zobowiązanie. Jestem przekonany, że się z tego wszyscy wywiążemy, że zdołamy odebrać piękną ziemię świętokrzyską dotychczasowym ich. Chciałoby się powiedzieć władzom, ale przecież po 15 października już tak nie jest. I teraz popatrzcie, co się dzieje. Cała ta maszyna pisowska, którą stworzyli przez ostatnie 8 lat, sypie się, bo ona była zbudowana wyłącznie na władzy. Bez władzy pis nie istnieje. Pis się zapada sam w sobie. Nie jest w stanie się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Im się cały czas wydaje, że jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności oni nie sprawują tej władzy. To już nie wróci. I Wy jesteście gwarancją tego. Ale chciałbym Wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy dość istotnej. Być może najistotniejszej różnicy między nimi a nami. Ta najistotniejsza różnica polega na tym, że My traktujemy ludzi z zaufaniem i zrozumieniem, że ponieważ jesteśmy jednymi z nich, to się nigdy nie powinniśmy nad ludzi wynosić. Że zawsze musimy znaleźć cierpliwość do rozmowy i zawsze musimy wysłuchać tych, którzy mają do nas pretensje i żale. To jest nasz obowiązek. To jest klucz do ludzkich serc. To jest klucz do zwycięstwa. Jeśli coś zgubiło tak naprawdę pis, to bezmierna pycha. Jeśli my mamy utrwalić nasze zwycięstwo, to tego, czego powinniśmy najbardziej się obawiać, to nie PiSu, tylko pychy. Skromność nie jest cnotą, jest politycznym wyzwaniem. I tylko w ten sposób można zdobyć ludzkie serca. Ja... Ja nie mam wątpliwości, że zdołamy to zrobić, ale nie tylko PIS jest tutaj dla nas problemem. Weźmy chociażby wybory do e, miasta Kielce. No popatrzmy na kąt kandydatów. Oni zmieniali partię jak rękawiczki. Oni bez przerwy szukali jakiegoś swojego miejsca, a tak naprawdę szukali miejsca dla swoich interesów. Przecież większość kandydatów naszych w Radzie, w mieście, to są ludzie interesu, to są tłuste misje. I im tak naprawdę budżet miasta jest potrzebny dla swoich interesów. I popatrzmy teraz na naszą kandydatkę, Agatę Wojtę. Agata, pokaż się. To nie jest tłusty miś. I Agata symbolizuje coś, co też się dzieje teraz na naszych oczach. E, idzie nowe pokolenie, idzie pokolenie mężnych kobiet, ludzi młodszych od mojego pokolenia, urodzonych i mentalnie wychowanych w wolnej Polsce. To są nasi następcy. To są ludzie, którzy pokoleniowo wezmą odpowiedzialność za Polskę jako całość. To jest to najcenniejsze, co mamy. I jak patrzę na Agatę, patrzę na wielu z Was, to mam takie poczucie, że naprawdę z czystym sumieniem można Wam zostawić Polskę. Dacie sobie radę. Jeszcze raz pozdrawiam piękną Ziemię Świętokrzyską i ludzi Ziemi Świętokrzyskiej. Jesteście solą tej Ziemi. Wygramy te wybory.